Pierwsza pomoc to są te wszystkie działania, które wykonujemy do momentu uzyskania pomocy lekarskiej. Czyli jest to to, co my możemy zrobić dla danego ptaka, zanim dotrze do lekarza weterynarii bądź do ośrodka rehabilitacji. Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem pierwszej pomocy jest ciepło. Ciepło to może być butelka z wodą, to może być promiennik, zarówno czerwony typu kwoka, może być to promiennik porcelanowy, podczerwieni, może być to zwykła żarówka 25 W, może to być specjalistyczna mata grzejąca z termostatem. Co kto ma? Drugim etapem zazwyczaj jest pojenie. Najpierw poimy, potem karmimy. To jest naczelna zasada. I jeśli chodzi o pisklęta, i jeśli chodzi o dorosłe ptaki. Takim najprostszym sposobem pojenia ptaka jest po prostu kładzenie mu kropel na dziób i kontrola, czy przełykają. Jeżeli przełyka, możemy pójść dalej. Jeżeli ptak nie przełyka, a my go poimy, jest w miarę logiczne, podobnie jak z osobą nieprzytomną, że go utopimy, czyli że woda zamiast do przewodu pokarmowego dostanie się do górnych dróg oddechowych, a następnie do płuc i dojdzie do zachwystowego zapalenia płuc, a dalej nie będziemy już w stanie mu pomóc. Więc dla osób, które nie mają doświadczenia, zdecydowanie polecam najpierw metodę kropli na końcu dzioba i patrzenie, czy ptak przełyka. Osoby bardziej zaawansowane typu lekarze mogą oczywiście poić albo do wola, albo sondą przełykową. Są specjalne strzykawki używane w medycynie ludzkiej. One mają dosyć dużą pojemność, a więc 100 ml to jest łabędź. To jest jednorazowo tyle, ile byśmy podali takiemu dosyć dużemu łabędziowi. To oczywiście będzie powtórzone kilka razy dziennie. Odpowiedniej długości sonda, która jak widzimy zakończona jest tempo, czyli nie będzie rysowała przełyku i ma dziurki w swoich bocznych powierzchniach. Czyli ten płyn nie leci tylko tędy, ale tędy i tędy. To jest właśnie taka przewaga sondy specjalistycznej nad sondą, która zrobiona jest chociażby z takiego wężyka akwarystycznego. Kolejną sprawą jest odpowiedni pokarm. Oczywiście nie chcę robić kryptoreklamy, natomiast faktem jest, że w szczególności ptaki drapieżne, bardzo mocno wycieńczone, nie są w stanie trawić pokarmu, który jest dla nich naturalny. Nie oszukujmy się, to podobnie jak z ludźmi. Więc w tej sytuacji nie należy podawać im mięsa, a w konsultacji z lekarzem weterynarii specjalne sformułowane diety, które posiadają odpowiedniej wielkości cząstki proteinowe, łatwiejsze w przyswajaniu i łatwiejsze także dla nas w podawaniu. Bo tego typu pokarmy my jesteśmy w stanie podać ptakowi sondą tyle razy, ile chcemy, plus możemy indywidualnie wyliczyć ilość kalorii, jaką potrzebuje dany pacjent. Warto też wiedzieć, że u ptaków w momencie, kiedy są one wyziębione i bardzo długo nie jedzą, dochodzi do zaburzeń w odnawianiu się komórek skrypt jelitowych i one już po prostu nie trawią. Czyli ten ptak może dostawać jeść, może dostawać pełnowartościowy pokarm, ale i tak tego nie strawi. Po prostu umrze najedzony, tak my to określamy, w szczególności w przypadku bardzo małych ptaków. Dochodzi do skrwawienia, do światła jelit, więc ta pierwsza pomoc, czyli ciepło, napojenie i nakarmienie, to bardzo często wydaje się, o rany, co z tego, nakarmię i napoję, ale to może uratować ptakowi życie. Zawsze ratowanie ptaka wiąże się z dużymi emocjami, natomiast musimy pamiętać, to jest bardzo ważne, o własnym bezpieczeństwie. Czyli generalną zasadą w rehabilitacji dzikich zwierząt jest zadbaj o swoje bezpieczeństwo, zaplanuj akcję i dopiero na samym końcu tak naprawdę jest zwierzę. Mamy wiele sytuacji, kiedy odruch serca każe nam działać, natomiast powinniśmy się powstrzymać. Jest to sytuacja typu łabędź przymarznięty na krze lodu. Oczywiście nie należy tam biec i ratować tego ptaka, który z pewnością cierpi, który z pewnością potrzebuje pomocy. Natomiast jeżeli ktoś wpadnie do zimnej wody w trakcie źle zaplanowanej akcji ratunkowej, jest to porażka rehabilitacji tak naprawdę. Po pierwsze, ptak nie otrzyma pomocy, a po drugie, w tym momencie mamy zagrożenie życia człowieka. A więc zawsze w przypadku niebezpiecznych sytuacji należy poczekać na służby specjalne, które zabezpieczą teren, ewentualnie w przypadku kry będą miały specjalne drabiny bądź pontony, w przypadku słupów elektrycznych będzie to pogotowie energetyczne, które najpierw wyłączy zasilanie. Zasada numer jeden – bezpieczeństwo. Zachowujemy higienę. Na każdym etapie kontaktu z dzikim zwierzęciem należy zachowywać higienę. Drugą ważną sprawą jest, w jaki sposób unieruchomić ptaka, tak, żeby przełożyć go do bezpiecznego kontenera. Chyba każdy z nas albo w samochodzie, albo na działce, albo nawet na plaży posiada ręcznik. Ręcznik jest to narzędzie, tak nazwijmy to narzędziem, które bardzo często używamy w ptasim azylu. Ma on taką przewagę, że przez chwilę jesteśmy w stanie zdezorientować zwierzę.
ono nie wie, co się dzieje, bo nagle robi się ciemno. Mamy te kilka sekund, kiedy możemy je chwycić obiema rękami. Ono nawet nie wie, gdzie ma zaatakować. Mówimy tutaj o średniej wielkości ptakach. Czyli zakrywamy mu głowę, możemy zebrać ładnie skrzydła, otoczyć je rękami, w ten sposób, że zwierzę nie będzie się szarpało i w bezpieczny sposób będziemy mogli je nawet nie wyjmować z tego ręcznika, tylko razem z ręcznikiem włożyć do pudełka. Kolejną sprawą jest ochrona osobista, już taka bardziej zaawansowana, czyli rękawice skórzane. Mamy rękawice skórzane różnych kalibrów. Z taką rękawicą na pewno nie poszłabym łapać puchacza. To jest pewne. To jest rękawica raczej na pustułkę, może na samicę krogulca, może na młodego myszołowa. Jak widać, jest ona krótka, dosyć gruba, więc dająca mi jeszcze w miarę wyczucie. To jest ważne. W tych rękawicach musimy czuć to, co chwytamy. Inaczej nasz uścisk będzie zbyt mocny. Drugim stopniem ochrony osobistej są nieco grubsze, ale przede wszystkim dłuższe rękawice. To są rękawice typu spawalniczego. Widać różnicę w zasięgu. Czyli no nie oszukujmy się. W tym miejscu mamy naczynia, mamy ścięgna. I nie każdy chciałby mieć tutaj wbitego ptaka drapieżnego, co zazwyczaj się dzieje w początkowych akcjach, bo zazwyczaj uważamy na dłoń, natomiast nie uważamy na przedramiona, tutaj na przeguby. Trzecim rodzajem rękawic, jakie tutaj posiadamy, są grubsze rękawice spawalnicze. One także są długie, ale mają wzmocnioną konstrukcję. Czyli mamy trzy rodzaje rękawiczek plus ochrona osobista. To są bardzo ważne rzeczy, które każdy z nas posiada. Jeśli chodzi o odławianie ptaków bardziej mobilnych, za którymi czasami trzeba podbiec, bardzo dobrze sprawdzają się podbieraki wędkarskie. Z tym, że powinniśmy sobie zadać pytanie, kogo będziemy chwytać i jak blisko damy radę podejść. Najlepsze są podbieraki wędkarskie, które nie posiadają trzonka litego, ale z gumy. Tu jest taka gumowa poprzeczka. Wynika to z tego, że osoby bez wprawy bardzo często chwytając ptaka może dojść do uderzenia, po prostu tą twardą częścią. To jest duży impet. Ptak zazwyczaj leci w przeciwnym kierunku, no i kończy się to niekiedy śmiertelnymi urazami. Więc siatka. Ta siatka powinna być głęboka, tak żeby ten ptak wszedł tam jak najgłębiej. Wtedy nie odbije się od końca siatki i nie ucieknie nam. To jest bardzo frustrujące, więc zazwyczaj, kiedy my łapiemy ptaka w siatkę, robimy w ten sposób, ptak jest tutaj. Ptak jest tutaj i jest bezpieczny. Możemy go wtedy położyć na ziemię, przycisnąć delikatnie tutaj i już sobie go układać odpowiednio, tak żeby go z tej siatki bezpiecznie wyjąć. A więc czasami dobrze mieć w rodzinie wędkarza. Takim trochę kosmicznym elementem, bardzo można powiedzieć wyrafinowanym elementem ochrony osobistej, jest osłona całej twarzy, taka przyłbica. To się nam przyda, jeżeli będziemy mieli bliskie spotkanie z bąkiem, z czaplą, nie mamy wprawy, jeżeli będziemy się w jakiś sposób nachylać nad tym zwierzęciem, to ochroni nasze oczy i naszą twarz przed uderzeniami dzioba. Takim chyba bardziej akceptowalnym elementem ochrony osobistej są gogle. Czyli gogle ochronią nasze oczy, ale nie osłonią twarzy. Ostatnim elementem, który powinnam pokazać na samym początku, ale pokazuję na końcu, jest zwykła lornetka. Dlaczego pokazuję lornetkę przy chwytaniu ptaków? Bo czasami może się okazać, że nie musimy chwytać ptaka, że wystarczy go poobserwować przez dłuższy czas i stwierdzić, czy on potrzebuje tej pomocy, czy nie, bądź tylko monitorować, aż do przybycia specjalnych służb. Bardzo praktyczne są takie przewózki dla psów i dla kotów. Po pierwsze, łatwe bardzo do mycia, do dezynfekcji. Po drugie, lekkie, mają rączkę, można je zamknąć i bardzo polecane jest po zamknięciu osłonienie tej części chociażby ręcznikiem czy jakimś kocem. W ten sposób tutaj się robi ciemno, mamy otwory wentylacyjne i tak naprawdę w takiej przewózce tej wielkości, bo oczywiście mamy przewózki też ogromne, do której wchodzi cały łabędź czy bielik, może nawet na dno położyć ręcznik, czy sztuczną trawkę i w takich warunkach ptak krukowaty czy mały drapieżny, jeżeli będzie współpracował, jeżeli będzie jadł sam, może nawet spędzić kilka dni. Jest to dla niego bezpieczne i jest to jak najbardziej humanitarne, oczywiście po udzieleniu pierwszej pomocy. No ale nie oszukujmy się, że na wycieczce rowerowej nie mamy czegoś takiego w bagażniku. Tańszą formą transportu i też łatwą w utylizacji są pudełka kartonowe. Pudełko kartonowe można zdobyć w każdym sklepie spożywczym, można kupić w sklepie zoologicznym. Ważne bardzo są dziurki,
czyli te dziurki pełnią rolę wentylacji, w szczególności kiedy jest bardzo gorąco. Taki ptak raz, że się stresuje, dwa, ma ograniczoną powierzchnię i jeżeli nie ma dobrej wentylacji, może się to skończyć tragicznie. Mieliśmy już niestety takie przypadki w ptasim azylu. Pudełko kartonowe jest też tanie, nikt nie domaga się jego natychmiastowego zwrotu, więc dla nas jest to sytuacja bardziej komfortowa, bo nie musimy tego pacjenta, który jeszcze nie ma przygotowanej klatki, bądź jeszcze nie jesteśmy gotowi w danym momencie na zabieg czy operację, może on sobie w tym pudełku zostać. Natomiast jeżeli ktoś używa tego typu transportówki, na ogół jest to rzecz już dosyć cenna i prosi o zwrot, jak najszybszy zwrot, i my w tym momencie musimy tego ptaka niestety przekładać. Co nie jest dla niego dobre, jest to zawsze stres. Czyli pudełko kartonowe dostosowane wielkością do wielkości ptaka oczywiście. Dosyć ważną wskazówką jest w przypadku ptaków kurowatych, grzebiących, czyli bażant albo słonka. To jest też ptak, który lubi skakać i rozbijać głowę czy gołębie. To pudełko nie powinno być za duże. Gołębie mają taką strategię, że po prostu przy sytuacji stresu, kiedy mają dużą przestrzeń, one się strasznie rzucają w tym pudełku, tracąc przy okazji dużo piór, mogą sobie rozbić głowę, mogą nawet nie przeżyć tego transportu. Bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku piskląt, takich, które czasami przez 2-3 dni musimy sztucznie pokarmić, bo załóżmy ośrodek rehabilitacji jest gdzieś daleko, jest taki fauna box. Wbrew pozorom często jest on w domu, po różnych zwierzątkach, czasami jest to chomik, czasami pająk, plus jest to rzecz bardzo tania, więc można to kupić w sklepie zoologicznym. Jest to dobre, ma wentylację, widać co się dzieje w środku, czyli co się dzieje z tym ptakiem. Zaprezentuję teraz sposób bezpiecznego otrzymania ptaków drapieżnych. Tutaj mówimy o ptakach dziennych, ale także o ptakach nocnych, czyli także o sowach. W tej chwili ta pustułka trzymana jest przeze mnie tak zwanym chwytem bukietowym, czyli jedną ręką zabezpieczam nogi, końcówki skrzydeł oraz ogon, a drugą ręką zabezpieczam dziób. W ten sposób unieruchomiony ptak oczywiście może nas złapać za palec. Ta pustułka właśnie próbuje to zrobić. Wtedy trzymamy głowę delikatnie. To umożliwia lekarzowi badanie oczu. W szczególności ptaki po urazach spowodowanych przez samochody. I często nie jest to potrącenie bezpośrednie przez samochód, ale jak przejeżdżają duże tiry, czasami ptaki tracą równowagę, koziołkując upadają. Ten sposób chwytania, oczywiście przy wsparciu doświadczonego pracownika, pozwala mi także na badanie skrzydeł, czyli czy wszystko jest w porządku z piórami, mogę omacać stawy z każdym skrzydłem oddzielnie. Ja w tej chwili nie mam na sobie rękawiczek skórzanych, powinna mieć takie rękawice, jednak jest to ptak trzymany do celów dydaktycznych i chodzi o to, żeby uwidocznić układ rąk, czyli widać wyraźnie, że podtrzymuje plecy ptaka z tyłu, także delikatnie głowę, jestem w stanie trzymać ją albo między palcami, tak zwanym obrączkarskim, albo za żuchwę, delikatnie, dwoma palcami w ten sposób. Trzymam także nogi, skrzydła i ogon razem. Ale jednocześnie delikatnie resztą dłoni podtrzymuję odcinek krzyżowy. Bardzo często nie doceniamy potencjału żurawi. Wielu osobom wydaje się, że żuraw to taki bocian, tylko że szary. Natomiast jest to niebezpieczny ptak. Niebezpieczny i to nie chodzi nam tutaj o dziób, ale o potężne nogi, które stanowią naprawdę skuteczną broń, o czym przekonałam się w autopsji, kiedy zostałam zaatakowana jeszcze jako wolontariusz właśnie przez żurawia, który zresztą do dnia dzisiejszego jest na wybiegu bocianów. Żuraw atakując unosi się na skrzydłach i potężnymi nogami drapie w plecy, w twarz, w zależności od tego, czy uciekamy, czy już leżymy, czy stoimy zdumieni tym, co się wydarzyło. Także chwytając żurawia, przede wszystkim należy zabezpieczyć jego potężną broń, czyli nogi. Te dwa młode osobniki, to rodzeństwo, które trafiło do nas jeszcze w stanie takiego żółtego puszku,
ten większy ptak, który jest w tej chwili na pierwszym planie, miał złamaną kość ramienną, która bardzo pięknie się zrosła i marzymy, żeby któregoś dnia udało się je wypuścić na wolność. One mają mały dystans do człowieka, natomiast nie są wdrukowane, a więc nie stanowią zagrożenia. W przypadku ptaków dorosłych bardzo ważną rolę odgrywa kolor czerwony. Dorosłe żurawie mają z tyłu głowy takie czerwone czapeczki. Czasami jest tak, że podchodząc do ptaka dorosłego widzimy, że on odwraca głowę w naszym kierunku i ta głowa z tyłu jest czerwona. To jest oznaka agresji. Czyli myślę, że złym pomysłem byłoby chwytanie dzikiego żurawia bądź w czerwonej kurtce, bądź w wielką czerwoną płachtę. To ktoś mnie zaatakuje czy nie? Mam rękawiczkę. No nie.